niektóre państwa po długich, dojrzałych namysłach i konsultacjach społecznych postanowiliśmy, że partia będzie zwała koalicja odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja. Skrót jest bardzo ładny, Korwin, więc prosimy o skrótu, jest krótszy, ładniejszy. To tyle. Partia ma program taki sam jak UPR, taki sam jak NPR, ale trochę rozszerzony. Znaczy się, będziemy do partii należeć. Ktoś tam popiera 80% naszych postulatów, a 10 akurat nie. Chodzi o to, żeby stworzyć koalicję, która ma co najmniej 20% w wyborach sejmowych, bo musi być jakaś alternatywa dla tego badeckiego ustroju, gdzie od 25 lat rządzą ludzie z okrągłego stołu, prawda, i kradną, bo tak było ustalone w okrągłym stole. Cała trzecia RP została założona przez generała Kiszczaka świadomie, żeby można było kraść. I taki był cel tej trzeciej RP i to jest realizowane do dzisiaj. Trzeba temu położyć kres. Szanowni Państwo, nazwa naszej formacji, którą w dniu dzisiejszym rejestrujemy, mówi o tym, kim jesteśmy. Jest to koalicja organizacji, osób, środowisk, które mają na celu odnowę Rzeczpospolitej, które łączą wspólne wartości. Wiara w wolność i nadzieja, że Polska może być krajem, w którym Polacy będą godnie żyli, będą mogli wychowywać swoje dzieci i nadzieja również na to, że zmiany są możliwe. Naszym logo, naszym sztandarem jest osoba, która te dążenia do odnowy Rzeczpospolitej w duchu tych wartości uosabia, czyli pan Janusz Korwin-Mikke. Nie mamy w naszej nazwie imienia czy nazwiska lidera. Skrót naszej nazwy jest tym, co oddaje, jacy ludzie są razem z nami, jacy ludzie się z nami zgromadzili. Jako szef kampanii wyborczej Janusza Korwin-Mikkego, kandydata na prezydenta Rzeczpospolitej, z satysfakcją informuję, iż struktury kampanijne zostały utworzone na poziomie wszystkich 41 okręgów do Parlamentu Krajowego. Ci ludzie, którzy są tutaj z nami, to są ludzie z całej Polski, od Szczecina po Krosno, od Białegostoku po Dolny Śląsk. To są ludzie, którzy są liderami lokalnych struktur. To są ludzie z Radomia, Gdańska, Krakowa, Siedlec, z Rzeszowa, z całej Polski, z Bielsko-Białej, Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi i nawet z Warszawy i Ełku. Tak więc, szanowni państwo, jest 41 lokalnych liderów, którzy będą budować nasz projekt. To są prawie wszyscy liderzy dotychczasowi Kongresu Nowej Prawicy. To są ludzie, którzy uważają, że logo Korwin, nazwa Korwin, symbol Janusza Korwin-Mikkego to jest ten sztandar, ta flaga, która odniesie fantastyczny wynik i skupi tych ludzi wszystkich, którzy chcą odnowy Rzeczpospolitej, wierzą w wolność i mają nadzieję na zmiany, które nastąpią w tym roku. Dziękuję bardzo, zachęcam do zadawania pytań. Powiem tak, pani Iwona Sulik współpracowała z panem Adamem Piechowiczem, a z pomocy pana Adama Piechowicza korzystaliśmy jako Stowarzyszenie Republikanie przy budowie naszej strategii komunikacyjnej i przy okazji współpracy z panem Adamem, którego bardzo cenię jako profesjonalistę, miałem również okazję pracować z panią Iwoną Sulik. Jak to wyglądało? Na czym długo trwała ta współpraca? Ja z panią Iwoną miałem jedno czy dwa spotkania, to nie była intensywna współpraca. Zresztą z panem Adamem również dosyć krótko współpracowałem. Przede wszystkim z tego powodu, że nie przeszkadzało mi, dla kogo pracował przede mną, ale w sytuacji, w której miałem jasność, że ktoś pracuje, współpracuje również z ówczesną marszałek Sejmu, to uznałem, że to nie jest najlepszy pomysł przy całym moim szacunku dla profesjonalizmu pana Adama. Nie byłem tego faktu świadomy, ale zorientowałem się w trakcie współpracy. Nie wiedziałem, kto jest rzecznikiem marszałek Sejmu. Nie chodzę na konferencji pani. Nie, pani redaktor, państwo doskonale znacie rzecznika marszałek. Ja nie znałem rzecznika marszałek. Nigdy nie oglądałem konferencji. Ja powiem, że nawet nie wiedziałem, że marszałek ma osobnego rzecznika. Pani pośle, miał pan umowę jakąś z panem Piechowiczem? Tak, tak.
Redaktorzy dziennika Fakt prosili mnie o potwierdzenie tego i widzieli tą umowę. A ile pan zapłacił? Bardzo umiarkowane kwoty. Ale na czym polegała ta współpraca z panem? Ona szkoliła pana medialnie, bo jak się nie powiada, co to było? Między innymi na przykład ćwiczyliśmy taką formę jak wywiad dziennikarski. Ona była dziennikarzem, który robił ze mną wywiad. Przygotowywanie do wystąpień medialnych. Także takie profesjonalne rzeczy, w których, jak mnie przekonywał pan Adam i kilka innych osób, pani Iwona daje radę. A pani Iwona była zatrudniona w firmie pana Adama? Nie wiem, jakie były relacje, czy ona jako wolontariuszka. Po tym, jak się dowiedziałem, że pan w cywilu, który psikał na mnie gazem i był mnie pałką, nie jest funkcjonariuszem policji, tylko wolontariuszem, który pomaga policji, to pewnie tak samo pani Iwona była wolontariuszką, która pomagała panu Adamowi, bo przecież komercyjnie, profesjonalnie nie łączyłaby dwóch takich funkcji, ponieważ miałaby przecież konflikt interesów. A dwa razy panu doradzała? Ja z nim się chyba z dwa razy widziałem. Nie pamiętam, to nie są istotne kwestie. Jak pan ocenia politykę informacyjną? Nie miałem okazji jakoś specjalnie wyrobić sobie zdania. Wiem, że próba zrobienia z pani premier Kopacz żelaznej damy, co było założeniem i pewnym projektem PR-owskim, propagandowym rządu, upadła w zeszłym tygodniu, co najmniej w sobotę. A będzie pan jeszcze współpracował z panią sobą? To są rzeczy nieistotne. A będzie pan jeszcze współpracował teraz? Nie planuję. To jest pana stulik, bo wszyscy o tym mówią, a ja nie wiem, co to jest. Panie pośle, ale z dzisiejszej perspektywy pana dziwi ta Proszę? Współpraca, że z jednej strony było rzecznikiem maszynek w tej mordy, byśmy doradzało panu. Są ludzie, którzy uważają się za profesjonalistów i są prawnicy, którzy chcą doradzać różnym koncernom energetycznym, które z sobą konkurują. Są ludzie, którzy chcą doradzać jako doradca od wizerunku różnym partiom politycznym, różnym liderom politycznym. No, jak ktoś to robi profesjonalnie, a nie politycznie, to nie widzę w tym problemu. A gdy ktoś zajmuje stanowiska polityczne, no to jest problem tych, którzy go zatrudniają. Proszę bardzo. Ósmego lutego planujemy wstępnie konwencję założycielską naszego ugrupowania, jednocześnie oficjalny, taki z dużym przytupem, start kampanii wyborczej. To będzie po ogłoszeniu już przez 6 lutego przez marszałka Sejmu kalendarza wyborów prezydenckich, a jeszcze przed formalnym startem kampanii. I w tym momencie będziemy chcieli pokazać tłum tych ludzi z całego kraju, którzy już w chwili obecnej zgłosili chęć pomocy w kampanii. To jest, panie Januszu, prawie 4000 zgłoszeń mailowych osób, które wypełniły ankiety, które chcą nam pomóc, i zapraszamy na stronę prezydentkorwin.pl i zapraszamy na stronę partiakorwin.pl. Dziękuję bardzo.